niemiecki obóz koncentracyjny zlokalizowany w czasie II wojny światowej w Warszawie. Składał się z 5 lagrów zlokalizowanych w 3 dzielnicach Warszawy. Pierwszym na Kole, tam gdzie właśnie dzisiaj o tym kamieniu będziemy dalej mówić. Drugim i trzecim w okolicach Dworca Zachodniego. Czwarty obóz to był więzienie Gęsiówka i Pawiak. Oraz piąty przy ulicy Bonifraterskiej. Warszawiakom te miejsca są chyba dobrze znane. Budynek Muzeum Historii Żydów w Polsce POLIN stanął u zbiegu ulic Zamenhofa i Janielewicza i stoi na miejscu krematorium KL Warszał, gdzie właśnie ci Żydzi obsługiwali. Tam tego krematorium KL Warszał, tego obozu, w którym masowo gazowano i palono Polaków. Według niemieckich planów Warszawa miała na zawsze zniknąć z mapy Europy. Fragmenty torów do tego obozu można zobaczyć w Lasku na Kole. W 1945 roku w obiektach poniemieckiego obozu KL Warszał zorganizowano obóz pracy NKWD, miejsce izolacji żołnierzy Armii Krajowej i polskiej inteligencji. By to ukryć, przyjęto kierunek stopniowego wyciszania pamięci o niemieckim obozie KL Warszał, aż do całkowitego zanegowania jego istnienia. Poddane zmowie milczenia Polacy, których tam mordowano, ginęli za Polskę. Szacunki wskazują, że w kompleksie obozowym KL Warszał zamordowano około 200 tysięcy Polaków. O ile za zbrodnie związane z istnieniem obozu odpowiedzialni są Niemcy, to za stan, że nie doszło do ich osądzenia, odpowiedzialny jest Instytut Pamięci Narodowej. Obecnie kierownictwo IPN-u wbrew uchwale sejmowej z dnia 27 lipca 2001 roku robi uniki, nie tworząc nawet właściwego pomnika, idąc śladem kłamstw jedwabnego. Podważana jest liczba ofiar, a miejsce kaźni, na przykład w Lasku na Kole, uważane jest za miejsce półkolonii dla dzieci, które okupanci stworzyli dla warszawskich dzieci. Basen, w którym rozstrzeliwano schwytanych w łapankach ludzi, jest zarośnięty oraz coraz wyższymi chwastami. Chociaż dzisiaj stwierdziliśmy, że to miejsce jest na dzień dzisiejszy uporządkowane. Na ścianach tego niezabezpieczonego basenu są do dziś widoczne ślady po pociskach. Kamień pomnik został w dniu 9 października 2003 roku ustawiony przez jednostkę wojskową z Mielowa i poświęcony przez wikariusza miejscowej parafii. W grudniu 2020 roku poznańska firma Thesaurus wystąpiła do lasów miejskich z prośbą o usunięcie tego społecznego kamienia pomnika, twierdząc, że to był tylko teren półkolonii dla dzieci. Grupa społeczników stoczyła wielką batalię o pozostawienie tego jedynego pomnika pamięci o obozie śmierci, ale nieznani sprawcy skradli kamienną tablicę, a następnie na Facebooku opublikowali zdjęcie roztrzaskanych szczątków tej tablicy złożonych na miejscu śmietniku. Na fundatorów tablicy poznańska firma Thesaurus złożyła donos na komisariat policji o samowolkę budowlaną. Sprawa nie jest zakończona. I nie jest to jedyny przykład zacierania śladów. Tu w pobliżu, mniej więcej tu po Przekątnej, znajduje się tunel samochodowy łączący Ochotę z Wolą, sąsiadujący dzisiaj z tunelem dla pieszych. Niemcy zamienili w komory gazowe. Brak tablicy pamiątkowej sprawia, że ludzie odwiedzający to miejsce stawiają znicze pod ścianami, na których do niedawna wisiały wyblakłe kserokopie, stare zdjęcia tego miejsca. Obecnie tunele są po remoncie, pięknie odmalowane i nie ma już śladu o ich przeszłości. Niemcy gazowali tam ludzi od jesieni 1942 roku do sierpnia 1944 roku. Perfidnym kłamstwem jest zmniejszenie liczby ofiar do 20 tysięcy. Prawdą jest, że w obozie wymordowano 200 tysięcy osób, ale ofiary tego obozu około 100 tysięcy doliczono do strat Powstania Warszawskiego, a drugie 100 tysięcy połączono z gettem. Pomnik poświęcony ofiarom KL Warszał, tu na skwerku Aleksego Pawełka, powstał w czynie społecznym. Polacy, rodacy sami wybudowali ten pomnik, przynieśli kamienie i ułożyli wielkie, rozdarte serce. Każdego 9 dnia miesiąca jest msza w pobliskim kościele świętego Stanisława Biskupa Męczennika przy ulicy Bema 73, łamane przez 75, a po mszy około godziny 18 idzie tutaj tą ścieżką
pielgrzymka pamięci tu na skwer Aloizego Pawełka do społecznego pomnika KL Warszał. Pierwszy obóz na kole. Trzeba dbać o tamto miejsce, ponieważ ciągle dewastują. Jakieś dziwne się pojawiają organizacje typu Tezaurus, prawda? Jeden pan nas... Słuchajcie, co ma z Poznania wspólnego z naszym laskiem na kole człowiek, który jest pan niejaki Lewandowski. Namierzaliśmy go, bo on próbuje wmówić, że nic tam nie było. Skąd on takie zlecenie dostał? W Poznaniu tacy mądrzy ludzie? Chyba nie, Hani, bo tu jest Poznań, tu jest z Poznania z Jarocina nasza siostra z pielgrzymki. I wyobraźcie sobie, że z taką premedytacją to robią, że wszystko robią, żeby zatrzymać. Co im tak zależy? Rzeczywiście pamiętam, od godziny już pierwszej Niemcy się ustawiali na rogach naszych ulic. Także oni już wiedzieli też, że powiedzmy lada chwila wybuchnie powstanie. No i rzeczywiście o 5 godzinie we wtorek to było, bawiłam się z sąsiadem na podwórzu i zaczęły wyć syreny. I strzały się zaczęły, słyszeliśmy strzały. Mój ojciec, zresztą żołnierz Armii Krajowej i ZWZ, bo od 1939 roku wrócił po tych walkach, wrócił do domu jednak, nie pojechał za granicę, wrócił do domu i tam tworzył właśnie organizację, tą Armię Krajową później. I cały czas odbywały się prawie co tydzień albo częściej zebrania. Nawet musztry się odbywały, bo mieszkanie było dosyć duże, więc i musztry też młodzi chłopcy przechodzili tam nauki. No i potem... Wyszej. Tak. I potem właśnie 1 sierpnia. Ojciec mój nie wrócił już do domu, mama się denerwowała. Okazało się, że gdzieś tam chcieli do magazynu dostać się do broni. Okazuje się, że ktoś zdradził już i niestety, ale żołnierze nie otrzymali tej broni, nie mogli zdobyć. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz stęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim przemierzyć przestrzeni twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskiem, się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.